Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Rustler. Ja się zmachałem, kurczę, bo podnosiłem sobie, ćwiczyłem sobie. I w sumie tak od razu zaczynam odcinek. Moi drodzy, słuchajcie, możecie lajka zostawić, jeżeli podoba wam się seria, komentarz, suba. Wpaść linki w opisie. My kontynuujemy misja główna. O ile możemy, będzie możliwe wykonanie, ale jest. Papierkologia. Ach, to ty. Wiedziałem, że powrócisz. Mam pieniądze. Oczywiście, że masz. Podaję zaświadczenie o szlachectwie, jeśli mnie pamięć nie zawodzi. Tak. To zaś oznacza pracę na papierze, a tak się nieformalnie składa, że skończył mi się ten cenny surowiec. Słyszałem natomiast, że w stronę Urzędu Miasta zamierza właśnie kogoś z dostawą papieru. Mógłbyś ich zatrzymać i przynieść papier. Okej. Polowanie na papier w takim razie. Daleko? O kurde, bardzo daleko. Ale dobra. O, co? Ty, jak on mnie? Ty, nie wiedziałem, że oni mogą w ogóle tego, że oni w ogóle mogą w jakikolwiek sposób sobie czy strącić albo zabić na tym, jak jestem na tej karawanie, sorry, nie, w ogóle nawet nie wiedziałem o tym. Dobra, bierzemy karawanę kurczę, z jabłkiem, czy co to tam jest. O, przepraszam panie władze, słuchaj. Sprawa jest taka, nic nie widziałeś, dobra? Patrz, tu jest plakacik. Plakacik zostaje tutaj zerwany, myk. Tematu nie było, tak? Nie wiesz, kim jestem. Dobra, bo powinienem coś mówić w ogóle, taki... Oj, tego konia bym wziął, bo on zdecydowanie szybszy niż jakaś kurczę karawana. Z drugiej strony, w sumie, jak będę miał zaraz szybkiego konia, to się okaże, że... stwierdzę, że warto jest też jechać szybko i zaraz kogoś potrącę. Może w sumie nawet i lepiej, że jest taka wolna. Wsiadnij wóz z dostawą papieru, zanim ten dojdzie do Urzędu Miasta. Taką mamy misję. A witam, witam, dzień dobry. Blokada. Pozdrawiam z rodzinką. Kot czerwony. Niedobrze, kot czerwony. Oj, oj, oj. Oj, 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 niedobrze, bardzo niedobrze. Dobra, okej. Możemy ściągnąć jeden plakat, żeby mieć jeden tutaj pościgu mniej. Oj, no, ja bym tutaj uznał, że ściągnięcie plakatu odbyło się prawidłowo, dobra. Ale okej, mam jednego konia niestety, tylko mapa. Daleko, ale myślę, że dam sobie radę. Wziąłbym kuszę, ale kurwa nie mam kuszy. Teraz umrę, zaraz mi rozjebie koło, zostaw. Puść! Tak blisko! Tak blisko! Trzy kawałek! Leć! Adam, leć, proszę, nie! Zostaw mnie. Niemożliwe jest to. Nie! Nie! Tak! Zdobyłeś papier, doskonale. Zaprawdę wspaniała spoistość. Niezwłocznie rozpoczynam pracę. Tymczasem będę potrzebował twojego zdjęcia w pełnym kolorze, ukazującego całą twarz, głową w pianie i odkrytymi uszami. Czy co? Mój światły przyjacielu, czy ja mówię w jakimś nieziemskim języku? Potrzebuję twojego zdjęcia w pełnym kolorze na białym tle, ukazującego całą twarz z lekkim uśmiechem i odkrytymi uszami. Zdjęcie? Jakie zdjęcie? Co do kurwa jest zdjęcie? O ty trefnisiu, ty. Do tejże operacji polecam mojego ulubionego czarnorynkowego malarza. Powiedz, że ja cię tu przysyłam. Ale se rozprostował, kurwa, kości. Dobra, niedobrze, strasznie. Ty, co to jest? Tyćko. Pałę mamy. Okej, jeszcze jeden plakacik by się przydało zerwać. Szkoda, znaczy, bo tam jest w ogóle umiejętne, że gubisz jakby pościg w lesie
o wiele lepiej. Ja faktycznie da się tu zgubić pościg, bo mi się, nie wiem, albo tu jest nasrane tyle strażników, albo, no nie wiem, ja nigdy nie miałem jakiejkolwiek możliwości na zgubienie pościgu. Nie licząc oczywiście plakatów. Wydaje mi się, że jest to totalnie niemożliwe. Ale nie wiem, czy to jest po prostu ta gra napisała, czy napisana, czy po prostu jest tyle nasrane tych strażników. Ciężko mi określić. Uśmiech. Ajaj, aj. Wczytaj. Nie, nie umrze od nowa. O nie! Dobra, ja to sobie zrobię tego i widzimy się zaraz. A nie, jednak dobrze, ty jedź do czarnorynkowego malarza, jednak jest. Dobra, myślałem, że od nowa będzie trzeba robić. Już tam widziałem w prawym górnym rogu, bo napisałem, że coś tam. Już jakieś minus 5000 plus 5000, więc myślałem, że ta misja po prostu mi się zresetowała od nowa i będę musiał wszystko robić. Na szczęście tak się nie stało. Dawaj. Fajny w ogóle ten laser. Tylko wydaje mi się, że ogólnie na oglądanie odcinków jest taki średni. Spoko gierka na pogranie sobie dla beki na chwilę, nie? O, nie mam co robić, chcę się odmurzyć na 30 minut. To spoko, ale także jakieś wybitne, to nie wiem. Pałszerz mnie przysłał, potrzebuje zdjęcie. Dlaczego paszport łowcy czarownic, dyplom inżynierii tortur, rycina na rękojeść z okazji urodzin, zaświadczenie o szlachectwie, rozumiem. Czyli pełny kolor na białym tle, ukazana cała twarz, linia morza na wysokości 20 mm od dolnej krawędzi. Głowa w pionie i odkrytymi uszami. To coś ten deseń. Stałem, że tam potem głowa w pionie, oczy otwarte i co najważniejsze, ani drgnij. A ty gnę, nie ruszaj się no. Dobra. Ale kurwa, szef malowania. O, to my. No, czarujący książę, to z ciebie nie jest, ale zrobiłem co mogłem. Interesujące bardzo. To było nawet zabawne, tak bardzo. W ogóle te skursy, wszystkie rysowania z tych średniowiecz, to są moje ulubione. Ja strasznie dziwnie wyglądają. Jeśli chodzi o portrety, to preferuję realizm. Jeśli chodzi o obrazy... W sumie co jest moim ulubionym obrazem? Czy ja mam w ogóle ulubiony obraz? Ja lubię te maźgaje, jak ktoś bierze, słuchajcie, randomowo farby i rzuca je na płótno. I wychodzi takie maźgaje wychodzą. Bardzo lubię te obrazy. A tak poza tym może coś dziwnego, typu kółko na białym tle albo coś. Ja lubię tą nowoczesną sztukę. Chyba najbardziej ze wszystkich. Jeśli chodzi o obrazy, to wolę. Uwielbiam tą nowoczesną, dziwną sztukę. To jest moja ulubiona zdecydowanie. Święta panienko w niebo... niebiesiach? Twoja twarz? Przyznaję, że nie zwróciłem wcześniej uwagi, no ale bez obaw. Jakoś zrobię cię szlachcica. Zaświadczenie gotowe? Niemalże, jeszcze tylko ostatnia pieczeń, gdzie ją podziałem. Cholera, mój... Retyniałem brat, musiałem zabrać. To ciężki cholery, gdzie on jest. Robi za konia dla ludzi, którzy nie stać na prawdziwego. Trudno przegapić. Zazwyczaj patataja w masce szkapy na północny wschód od kościoła. Już nic nie rozumiem, ale... Jak w BDSM masz takie maski. Konia. Strasznie dziwne dla mnie, ale... Zazwyczaj wszystkie... Jakby fetysze, których nie uświadczasz sobie, w sensie nie jarają ciebie, to są kurwa potwornie dziwne z perspektywy drugich osób, nie? Na przykład różne hentaje i tak dalej, to nie są moje rzeczy, więc no, to jest logiczne, że będzie to dla mnie dziwne. To se co robi, to mnie to nie interesuje, kurwa. Chcesz sobie biegać w masce konia, to sobie biegaj, wiesz. Tylko mówię, że... To dziwne po prostu. Jak się nie uczestniczy w takich kurczę zabawach, to jest bardzo dziwne wtedy.
Maska koniec, to jest taka dziwna maska, jakby jakieś kurwa, nie wiem, psiaka czy coś, nie wiem, tak się kojarzy, taka czarna z takimi usami. Strasznie kurwa dziwne. Albo ludzie, albo na przykład niektórzy mają tak, ty no gdzie on jest, no szukam i szukam, ty nie ma. Niektórzy mają, słuchajcie, tak, że w ogóle na przykład na takich lateksowych strojach i lubią się na przykład nie ruszać, nie? Chyba czy coś. Ciężko mi powiedzieć, bo jakby, no nie wiem o co w tym chodzi, ale jakby się nie ruszają i są jakby w tym lateksowym tym i na przykład nie mogą oddychać. Nie wiem, to jest kurwa strasznie dziwne. Jak sobie pomyślę, że ludzie się na przykład duszą na przykład tego, nie? W tych lateksach. Nie wiem, tak mi się niedobrze robi, bo jak ja sobie tylko pomyślę przez chwilę, że mógłbym, wiecie, nie oddychać albo coś, to już mi się tak, to już mi... Przerażony jestem, nie? Że ktoś jakby miałby taką, jakby... No w życiu kurwa nigdy bym tak nie zrobił. Znaczy... To jest takie moje powiedzenie, znaczy moje, zawsze stary mi mówił tak. Nigdy nie mów nigdy. Miał rację. Nigdy nie mów nigdy. Nigdy nie wiadomo co się stanie. Gdzie on jest? Co jest ty? Znaj gościa w masce konia na północny wschód od kościoła. No to jest zaznaczone to, tak? To jest północny wschód od kościoła, tylko chłopa w masce no nie ma, no. Czy jestem kurwa ślepy? I go minąłem za 1000 razy i co opowiadam. Co? Dla niektórych dla ciebie mogą być dobrze odżywionym, solidnym koniem. Nie rozumiem nic. Nie chcę twoich końskich usług, potrzebuję tylko pieczęcia twojego brata. Pieczęci, a tej nie ma sprawy i tak nie pasowała mi do życi. O. Co? Proszę mnie tutaj nie zabijać. Z tej perspektywy wygląda ta maska dziwnie, w sensie nie wiem czy widzieliście, strasznie dziwnie wygląda na tego. Jakby miał głowę konia, a nie maskę tak naprawdę. Jeszcze nie pasowała mu do życia, ale jaja. Jeszcze chłop za babę się przebrał. Zapomniałem ci powiedzieć, że nie zabijał, żebyś nie zabijał mi brata. Mam nadzieję, że go przypadkiem nie zrobiłeś. Świadczyłbym mu z pewnością przysługę, ale nie żyje. Ale nie żyje. Dzięki Bogu. No dobrze, bo teraz jeszcze kilka ostatnich malutkich ciupeńskich szlifów. Czyli to nie potrwa długo. Skądże? Zaledwie parę godzin. No chyba kurwa kpisz ze mnie. Pragnę przypomnieć, że jestem artystą, a teraz proszę się odsunąć i nie zasłaniać mi słońca. Ty, w ogóle teraz jak tak dużo czytam, to pomyślałem sobie przez chwilę, że fajnie by było zrobić taką serię dla osób niewidomych. Na przykład z gier, nie? Że to było super, jakbym miał taką kiedyś możliwość na przykład. I robić dla... Znaczy ja wiem, że osób... Nie ma dużo osób niewidomych, więc to jest bardzo ciężko. Ale wiecie, robić specjalne takie opisy, nie? Że na przykład klikłem na... Nie? Że oprócz tego co mówię, to zrobić takiego lektora, nie? Kliknął na... umiejętności, które może ulepszyć, nie? Żeby każdy tego... I to było strasznie dziwne dla osób, które nie są głuche. Ślepe. Ślepe. Tylko widzą. Ślepy to w ogóle strasznie takie dziwne. Nie chciałem, żeby nikt się... To niewidome, to lepiej brzmi po prostu. Dla osób widomych. Nowy wspaniały świat. Będzie to, byłoby to strasznie dziwne, ale dla osób niewidomych byłoby to strasznie super, bo zgaduję, że na YouTube nie ma takich treści. Już brakuje szczyptę do perfekcji. Wróć za kilka chwil. Słuchaj ty, pyszkołowaty. Buddy, co tu? Straż... Ktoś sypał fałszerza, właśnie po niego idą. Mojej proszę o wybaczenie, szanowni państwo, ale jestem w wielkiej potrzebie spakować moją preciozę i po moim kurwa trupie. Pierw skończyć zaświadczenie, albo przysięgam ci, na żywocie będziesz królestwem niebieskim w porównaniu z rzeczami, które z tobą zrobię. Że dożywocie będzie królestwem niebieskim.
Wyślij ostrzeżenie do środka i dotrzymaj mu towarzystwa. Nie pozwól mu zwijać, dopóki nie skończysz robotę, a później spierdalaj stamtąd czym prędzej. Odwrócę uwagę straży. Kurde, dobra chwila, bo to sobie stówkę, gdzie byliśmy na zawsze. Hamów i panów, spotkamy się tam, jak was żywa opadną. Coś tam, proszę, nie, naprawdę, proszę, nie, nie przysięgnij. Nie chcę, żeby spadła ci łeb. Ludzka straż miejska, powodzenia stary. Nie umiem czytać szybko. Znaczy, ja w głowie zachowuję sobie sens, ale żeby to brzmiało w jakikolwiek kurwa logiczny sposób, to jest ciężko. Broń domu fałszerza, o kurwa. Na odległość chłopie. Ty, on może blokować mi, ale jaja, ty, nie wiedziałem o tym. Łożysz kurwa, ty, ale to ja mam kogoś zabijać, czy nie? No chyba nie muszę, nie? Dobrze, że przynajmniej mam dzidę. Dobra, teraz bym się miesza, chociaż bez... Dobra, blok. Dobra, zajebiście. Blok. Najgorszy jest ten chłop z kusą. Jebaniec. To jest najgorsze. O, już mi pika jedzonko. Zupa gulaszowa węgierska. Nie wiem, czy będzie dobra, bo to tak w paki. Ale... O! Mam 0 HP, ale... Czy 2 sekundy? Dobra, udało nam się, mam zaświadczenie o szlachectwie. Dzięki, to teraz lecz się schować. Kurwa! A ja to niby co mam zrobić? Ja w ogóle... Czy mi moja kuchenka nagle... Ty, to jakiś szef wszystkich szef... Łożysz, kurwa! Ty, on się nie tego... On się tutaj nie pieprzy, wiecie, w zabawę jakąś. Chłopy taranuje i wyjebane. A dobra, jeszcze raz muszę... A nie, dobra, już muszę zgubić pościg. Dobra, to będzie ciężkie, bo ja nie będzie są ukryte te, a na mapie nie są zaznaczone niestety. Dobra, ale przynajmniej jeden chłop nas goni. Znaczy jeden, w sensie jedna gwiazdka, tak? Jeden chłop policji, nie wiem jak to nazwać. To jest policyjny ten. Bystrusz. Ale jaja, ty. O, szybki? Ty, szybki. O kurwa, ty, najszybszy chyba, co to jest? Co to jest, ty? O, jest tego. Fastem, nie, schodzimy. I myk. O, mały włos, mam nadzieję, że ziomuś spiał. Idź po Badiego. Czy jak to umknę, to ktoś się zorientuje? No nie, bo może to mój koń, nie? Pancerni koń. A faktycznie, on jest bardziej tanki. Ale jaja. No właśnie, bo my tu jeszcze przez całą mapę mamy do odkrycia, patrzcie. Tu przecież nie byliśmy nawet. Nie wiem, czy sobie robić misje poboczne. Kurde, bo nie wiem, czy one później znikną, myślicie, misje poboczne? Wydaje mi się, że nie, że najpierw możemy walnąć wątek główny, bo ja teraz robiłem te główne misje poboczne. Myślę, że warto jest walnąć na początku ten wątek główny, skończyć sobie wątek główny, no i w razie czego najwyżej tego, nie? O, w mordę, to było coś, żebyś wiedział. Myślę, że powinniśmy jak najrychlej kierować się w stronę mostu. Im szybciej będziemy po drugiej stronie, przygotowując się do turnieju, tym lepiej. Przekrocz most. Dobra, pierwszy raz udajemy się tutaj. Łab, nie wierzę, że serio to robimy tak po prawdziwie. Nie sądziłem, że dasz radę. Co? Toż ty mdliłeś ciągle, jak to mam największe jaja w królestwie. To było coś, co odległe ludy nazywają coachingiem. W głębi serca byłem przekonany, że klasycznie zmarnujesz kolejną wielką szansę. Skoro o zmarnowanych szansach mowa, pamiętasz jak mieliśmy po 10 wiosen i uratowałem się przed ogromnym niedźwiedziem? No pewnie. Ciągle żałuję. Tać, hamom nie wolno przekraczać. Koniec ze szchamy, świński łbie. Tym szlachcicem tutaj moje zaświadczenie. A jam jest jego skromny giernek i naturalnie najmocniej przepraszam za moją pomyłkę, Sergaj. Synu Kaylorna. Starej Gajowej.
Masz jakieś problemy ze szlacheckimi imionami moich rodzin? Ale zgodzę oczywiście, że nie. Ma pan przyjechać przez most, bo mało tego, mamy też dla pana wyjątkową niespodziankę. Jako, że jest mości pan tysięcznym osobom przyjeżdżającym przez most, mam darmowy koń, wchodzę w to. W ogóle moglibyśmy dla odmiany jechać ze swoim własnym cholernym koniu. To nie jest takie proste, nienawidzę prowadzić, plus jestem pijany. Wał koń. Zresztą przestań smęcić, lepiej skup się na prowadzeniu naszego nowytkiego dla odmiany nieskradzionego konika. Po kawał konia. Udało się, naprawdę nam się udało. To ja prowadzę? Nie. Ciszej, nie jesteśmy bezpieczni. Oddaj już spokój, co miałoby pójść. O nie, nie, nie. Co się dzieje? O nie. O! Co? Guy i Buddy, świetle sprawa, jesteście aresztowani za zabójstwo, kradzież, włamanie, przekupienie, nabawienie, trucicielstwo, profanację, zdrajcę, fałszywą reklamę, swatting, handel narkotykami, obrażenie funkcjonarne, swatting, egzekutasie, nigdy nie obraziłem funkcjonariusza, szantaż, niecertyfikowane tortury, malwersacje, ehem, wydaje mi się, że już zrozumieli, sierżanie. Herb? Potwierdzasz, panie, że to oni? Bez wątpienia. Ci zbóje zbili moich pracowników i niejednokrotnie mnie obrabowali. Kłamco, nie jest, nie, nic nie jest coś tam, ci teraz nie ma co. Wiesz, że macie wszystko pod kontrolą, panowie. Udam się zatem do domu. O nie, ty. Teraz muszę was nie spotkać z moimi plecami, wyhandlżone z drażliwej szczury. Gnijcie w pierdlu. O nie, macie prawo do zachowania milczenia, jeśli zrezygnujecie z tego prawa, wszystko co do tej pory powiecie może być użyte przeciwko wam. Za wszystkie wasze sprzeciwienia jesteście skazani na dożywotnie pracę w kamieniołomie. A to nie jest tak źle. No to chyba mamy przejebane, co? Owszem, mamy przejebane. Kilka godzin później. Bardzo, bardzo wielka krowa. A więc to co? Na to wychodzi. Wygląda apokaliptyczne, jak miejsce, w którym zły król hoduje armię demonów. Morda, żadnego gadania, dziewczynki. Jesteście tu po to, żeby uderzać w kamieniuchy przez resztę waszych pożałowanych, godnych żyć. Moja matka uderzała. Zamknij mordę. Musimy siedzieć cicho i coś wykombinować. Wiesz, ta kilowy w życiu mam... Czyście głodni, spragnieni, albo czy w ogóle macie ręce. Będziecie napierdalać te kamienie, jakby jutra miało nie być. Ej, kochasie, dzisiaj w barakach przywitamy was czymś bardzo ciepłym i twardym, mąka giga. Pierdolony herb. Kupka trupie giga. Coś między Bogiem a prawdą, tośmy sami go próbowali trochę wytędożyć. Wydupczyć. Tyś próbował, to był twój pomysł. Ej, spierdalaj, może jesteś idiotą. Ej, łysa powóz, pełny zawieź towar do magazynu. Ale fajne, ty. Ej, wyski, to podoba mi się to. A gdzie my jesteśmy na mapie? O, tu jest kałymiołom. Ty, nawet fajne, ty. Nie sądziłeś, że... Dobra, ty, nawet w porządku. Ogólnie myślałem, że będzie giga gównem ta gra i dalej się nic nie rozwiąże i będziemy robić to nie to samo cały czas. Bo ty proszę. Uderzaj dalej w kamienie. Przynajmniej tutaj wiem, a nie jak w Gothiku. Ej, łyso, ruchy z wozem. A, wbijamy na wóz. Tak jest, panie kapitanie. O, nowe ulepszenie. Poka. A ile mam? 11 punktów? O kurde, to co by tu zrobić? Aj, więcej amunicji i złota? Chyba nie, ja bym wziął damage. Wykupuję damage. Efekty krwawienia wywołują. Ale to już za 6 muszę wykupić. Jeszcze jeden nam tutaj punkt umiejętności brakuje. Dawaj, dawaj. Co my tak wolno? A, bo mamy pełne kamieni przecież. Ma to sens. Wróć z wozem. Uderzę jeszcze więcej w kamienie. Hey buddy. Daj mi ją chwilę. Kiego? Czy powinniśmy tutaj wydobywać gigantyczne czaszki? Nie sądzę, kolego. No cóż.
Bez zaciągania się czemu nie pracujecie? A nie kierowniku, coś jest w tej ziemi. To wysi się, co to ma być? Wszyscy kopcie w jednym miejscu. Ty, ale jaja. Jasny gwint. Czy to smog? Myślałem inaczej, o bardzo, bardzo wielkiej krowie. Ale pewnie czemu nie, może być i smog. Ale smoki nie istnieją, prawda? No to co to jest? Diabeł, diabelski ogar. Musimy wezwać kościół. Więźniowie dzisiaj było na tyle, zbierzcie wozy do magazynu i stawcie się natychmiast w swoich barakach. Musimy się nad tym zastanowić. Ty! Kurde, fajna gra. To my diabła wykopaliśmy. Nie mam pojęcia, ale może się przydać. Spokojnie, zaczekamy na rozwój wypadków. Najpierw zajmij się naszymi nerwami współwięźniami. Raczej napalonymi. Aha. No tak, idziemy do baraku, mąka. Dobra, jest problem, panowie. Zaraz zostanie mydełko opuszczone. Albo czy problem w sumie? No tutaj. Zależy jak na to. No jestem ty, ale mi się. Kolega mi się zgubił. Chodź tu szybko. Dobra, teraz albo nigdy. Musisz znaleźć największego zakapera w kamieniołomie i spuścić mu srogi łomot. Ale po cholerę, tak działałem więźnia, a przynajmniej słyszałem, że tak działałem. Kurczę z najtwardziejszego skurczyna, żeby zdobyć szacun. Pokazuję, że nie jesteś ich dziwką, a potem ja mówię, że jestem twoją dziwką i nikt mnie nie rusza. No w sumie smart. Popa tamten jaki wielkolud. Nie znajdziesz większego bydiaka, zmyjasz go, kurwa. Pójdź drogi łomot. No, jest to, jest chłop duży. No nie żyje. O! Niedobrze! Co do... Czemuś sprawił radosnego Bartusia? To najbliższy gość w więzieniu. Nauczył mnie czytać i uratował szczeniaczkę z płonącego budynku. Złamał skrzywni radosnego Bartusia. Dajmy mu nauczkę. O nie! Jak ja mam kurwa wszystkich kilofem pokonać? Kilof to ma strasznie wolne depsy. Ale no one-shotuje generalnie. Ty nie wiem, czy ogólnie ten kilof będzie one-shotował, czy nie? Jakbym go później zaczął jakby poza więzieniem powiedzmy obsługiwać, to też będą one-shoty walone? My ma to jakiś logiczny sens. Bo ciężko się nim trafia, a fajnie, taka broń na one-shot. Oj, żebym nie padł. O, kolego. A masz. A ja jestem ziomek tego tutaj, a więc ani was się mnie tknąć. O nie, radosny Bartuś. No dobra, myślę, że przypiętnowaliśmy naszą pozycję. Który z was to gaj? To oni zaczęli. Gówno mnie to obchodzi, co żeś się zaczynali. Masz gościa. Reszta wam do baraku albo pożałujecie. A ja mam gościa. A dobra, a gdzie mam? Aha, do góry, tak? Dobra, moi drodzy, co to będzie za gość? Dowiemy się w kolejnym odcinku. W ogóle ja tu chyba nie mogę zapisać, więc jakby no muszę. In general to ja właściwie muszę czekać, aż dokończę to, więc. Tak czy siak jestem zmuszony nagrać kolejny odcinek, więc widzimy się, słuchajcie, jutro, pamiętajcie o tym. I zostawcie lajka, komentarz, suba, wpadnijcie Twitter, Twitch, Instagram. Macie oczywiście w opisie mój drugi kanał vlogowy. Zobaczcie sobie Rewinda i zostawcie dzwoneczek. Miłego dnia oraz miłej nocy, widzimy się jutro, trzymajcie się ciepło, cześć.